To jest tutaj Zbigniew. Ile was tutaj jest? Możesz podać liczbę? Podaj swoje imię. Gdzie się znajdujesz? Mężczyzna, podaj swoje imię. Możesz nas pokierować, gdzie jesteś? Jeden próba. Gdzie mam się kierować? Czy usłyszałem kobietę? Czy jest tutaj kobieta z nami? Kobieta, jak masz na imię? Wiem, że tutaj jesteś. Przemów do tego urządzenia. Byliśmy tutaj wcześniej. Nie wiem, czy nas kojarzycie. Odpowiedzcie, że tak. Kobieta, co powiedziałaś? Na przykład. Jest tutaj demon? Jest tutaj kobieta, tak? Gdzie się znajdujesz? Dobrze się kieruję? Na dół. Pod zemną. Dobra, kobieta, idę. Czy jest ktoś na dole? Jakie macie zamiary? Niech idą. Jesteś tutaj na dole? Czy tutaj was trzyma demon? Przemów do tego urządzenia.
Mężczyzna, podaj swoje imię. Ja mam na imię Bartek, a ty? Nie wiem. Jest tutaj kobieta, tak? Mężczyzna, jeszcze raz powtórz, głośniej. Co cię tutaj trzyma? Czy tutaj znajduje się demon? Czy znajdujecie się na dole? Czy jesteś tutaj na dole, tak? Gdzie mam się kierować? Pokieruj nas. Dziwa tu? Dziwne mączarki. Kobieta, co masz nam do powiedzenia? Trzyma was tutaj demon? Boicie się czegoś? Czy was tutaj siła demoniczna trzyma? Nie pozwala wam przejść na drugą stronę. Możesz potwierdzić? Wiemy, że tutaj jesteś. Nie wiem, co się stało. Jest tutaj demon? Trzyma was jakaś tutaj siła, was? Gdzie mam się kierować? Ty, słyszałem śmiech dziecka. Śmiech dziecka słyszałem. Czy jest tutaj dziecko o imieniu Zuzia? Jestem. Co was tutaj trzyma? Jest, jak podajcie... Ile tutaj jest osób? Możesz podać liczbę? Jedna. Jest tutaj kobieta, tak?
Czy jest tutaj jedna kobieta? Tak. Tak. Jakie macie zamiary? Kobieta, podaj swoje imię. Jak ci na imię? Przyszliśmy w dobrych zamiarach. Jeszcze raz powtórz. Bardzo bym cię prosił o to. Powtórz to, co powiedziałeś. Jakie macie zamiary? Normalne. Jest tutaj siła demoniczna, tak? A możecie do nas to podejść bliżej? Czy mamy zejść po tych schodach? Co? Nie, ale po czym? Usłyszałem. Gdzie się znajdujecie? W jakim miejscu? Możesz nas pokierować? Idą. Kto idzie? Chodź tutaj, chodź. Czy w tym miejscu się znajdujesz? Nie wiem. Na lewo czy na prawo? Czy ktoś nas słyszy? Możecie odpowiedzieć na pytanie? Czy nas widzicie? Czy nas jest dwóch? Mam rozumieć, że tutaj żadnych osób nie ma, tak? I nie było. Czyli to miejsce nie jest nawiedzone. Uważaj, 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 uważaj. Co? Co słyszałeś? Czekaj, odpalę z B7 jeszcze raz. Dobra, no
Czy to ty spowodowałeś huk? Czy to ty tutaj przyszedłeś? Ile? Jesteś w tym miejscu? Ktoś jakby tam przyszedł. Słyszę kobietę. Przedstaw się. Dziewięć, osiem. Imię podaj. Ja mam na imię Bartek. Jak siebie identyfikujesz? No tak właśnie, nie chciałem nic mówić, ale jak byliśmy tam, słyszałem jakby cień. Dlatego powiedziałem, żebyśmy tutaj przyszli. Nie byłem pewny, że to był ruch. Ale też odpowiedzi ze SB, jak nic nie ma, to też jest podejrzane. Gdzie jesteś? W jakim miejscu? Nie igraj z nami. Wiem, że tutaj jesteś. Ile was tutaj jest? Możesz podać liczbę? Jest was trzech, tak? Czy może ktoś się przedstawić w tym miejscu? Как тебя зовут? Я не понимаю, что ты говоришь. Говоришь по-русски? Ты. Mi obleciał zimny ten. Zimny ten. Przedstaw się, podaj swoje imię. Gawarisz paruski? Koniec sesji z SB7. Brak jakiejkolwiek konkretnej odpowiedzi. Coś powiedziało, ale nie wiem w jakim języku. Nie jestem w stanie określić. Jesteś tutaj? Nie wiem. Ale do tego dojebało. Możesz podejść bliżej, proszę? No ale czary, bo to jest to samo miejsce. Dziewięć, osiem. Podejdź bliżej. Imię podaj. Ja mam na imię Bartek. Dziesięć. Jak się podaj. Cztery. Właśnie jesteśmy w znanym miejscu. W legowisku demona w Przybrdzie. To jest drugi odcinek. Tak. Co na ten temat mam do powiedzenia? Pewnie się spytacie. Są odpowiedzi były. Bez odcinka akurat były nagrywane. To były takie konkretne. Na przykład odpowiedź padła. Nie stój tutaj.
To nie chodziło o mnie. Nie wiem, cały czas ten samolot się przewijał przez wszystkie stacje. Także jak byłem za nią, to poczuliśmy taki chłód i nagle zakłócenie w SB, takie coś jak z burnego z odcinka takie było. Powiem wam, że byłem tutaj na górze z jedną osobą, dojebał do 20, teraz byłem z Bartkiem do 10, do 11, tak nie chcę was oszukiwać. Miernik szaleje, nie stygnie, czasami to naprawdę grube się tu dzieje. Mam tylko zdjęcie 13 i 17 i jak tutaj wbiło 19, nie zdążyłem zrobić. Więc... No to wrzucimy właśnie na koniec odcinka te właśnie zdjęcie. I kable są już, jakby tak powiedzieć, wyłączone. Mogę mitro obalony, bo mogę nawet podejść do... No właśnie, na to postawić. Nie wiem, weź tu poświeć. Patrzcie, nic. Kadwa jest włączona. Nawet dotykałem ręką, macie. Nic. Nie wiem, zakończamy jak na tą chwilę śledztwo. Jedziemy może w drugie miejsce. Tak, czy to miejsce jest aktywne? Jest. I to bardzo aktywne. Jest. Miernik wykazał przez 19, nie? No 19, prawie do 20 doszło. W tym miejscu, gdzie stoimy. Mity obalone jest akurat z elektryką tutaj. Więc... Z telefonem też, bo jest na odcinku wszystko pokazane, także... Spokojnie, będzie SB i będzie miernik. A już niedługo K2 i cały sprzęt wjedzie. I wszystko w odcinku właśnie jest opisane, to no. Co będziemy tutaj się w sumie wypowiadać, nie? Więc jakby coś, to jest druga część i kończymy już tutaj. Jest to miejsce aktywne i to bardzo, więc dziękujemy kończymy. Za oglądanie i zapraszam do następnych odcinków. Dajcie łapkę w górę i suba. Lecimy dalej. Trzymajcie się.